Dzień dobry, znajdujemy się w Zespole Szkół Samochodowych numer 1 na ulicy Szczęśliwickiej 56. Tutaj prezentowana jest wystawa za sprawą Fundacji Promocji Warszawy, magazynu i auto, która jest sprawcą tego, że ta wystawa znalazła się właśnie w tym miejscu. Prezentujemy Wam wystawę Polska motoryzacja zrodziła się na Grochowie. Jesteśmy w Zespole Szkół Samochodowych Licealnych numer 1 przy ulicy Szczęśliwickiej 56. Chciałabym serdecznie zaprosić na wystawę Polska motoryzacja zrodziła się na Grochowie. Tę wystawę zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Promocji Miasta Stołecznego Warszawy dzięki uprzejmości zarządu dzielnicy Praga Południe. Serdecznie zapraszamy. Miłośników i pasjonatów motoryzacji serdecznie zapraszam na wystawę Gdzie zrodziła się polska motoryzacja? Nie powiem Państwu gdzie, trzeba przyjść i zobaczyć w naszej samochodówce na Szczęśliwickiej. Uczniowie, dyrekcja, nauczyciele oraz twórcy wystawy serdecznie zapraszają. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na wystawę Polska motoryzacja zrodziła się na Grochowie. Ta wystawa, którą chcemy pokazać we współpracy z Fundacją Promocji Miasta Stołecznego Warszawy, pokazuje początki polskiej motoryzacji. To tu na Kamionku, niedaleko od urzędu, w którym jesteśmy, na ulicy Teres Polskiej, mieściły się centralne warsztaty samochodowe. To tu właśnie wyprodukowano pierwszy polski samochód CWS 1 T1, a także pierwszy motocykl, który rozsławił imię polskiej motoryzacji pod nazwą Sokół. Chcemy, żeby ta wystawa dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. W 1896 roku Stanisław Grodzki sprowadził do Warszawy pierwszy samochód. Wprawdzie dwa samochody, były to Peugeot i Daimler. Dwa lata później, czyli w 1898 roku, sprowadzono do Warszawy pierwszy motocykl, czyli ponad w granicach 122-124 lat mamy początek i automobilizmu, i motocyklizmu. Co dalej? Kolejnym etapem historii było odzyskanie niepodległości i nowy rozdział w historii motoryzacji. W 1918 roku, po 123 latach zaborów, odzyskaliśmy niepodległość i motoryzacja weszła w nowy etap. Zaczęło się od centralnych warsztatów samochodowych zlokalizowanych właśnie na Grochowie, przejętych po niemieckich warsztatach, czyli infrastruktura była już gotowa. I tam w pierwszym okresie zajmowano się remontem pojazdów wojskowych. Dlaczego wojskowych? Dlatego, że mimo tego, że uzyskaliśmy wolność w 1918, na dobrą sprawę działania wojenne na terenie Polski zakończyły się dopiero 3 lata później. Więc okres 1918-1921 był głównie skierowany na remont pojazdów wojskowych. Dopiero później pojawiły się działania cywilne. Wróćmy jeszcze na chwilę może do początków, dlatego że od kiedy motoryzacja jako byt w ogóle istnieje na świecie? Jest to rok 1885, kiedy Gottlieb Daimler konstruuje silnik spalinowy, montuje go w ramę pojazdu jeszcze wtedy niezdefiniowanego, który później moglibyśmy określić pierwszym motocyklem. Silnik jest sprawdzany, okazuje się, że nadaje się do napędu pojazdów i w ten sposób powstaje pierwszy pojazd, pierwszy motocykl, zaraz potem pierwszy samochód, dlatego że Daimler zamontował go w powozie. Równolegle z nim podobne prace prowadził Karl Benz. Do dziś historycy spierają się, który był pierwszy. Większość przyjmuje jednak Gottlieba Daimlera. I tutaj mamy pierwszy polski wątek, dlatego że Daimler był naukowcem, wynalazcą i pracował, ale musiał w jakiś sposób finansować swoją pracę. Jedną z osób, która finansowała jego działania, był polski książę Władysław Drucki-Lubecki, czyli już na samym początku motoryzacji mamy polski wątek.
1918 roku powstają centralne warsztaty samochodowe Ministerstwa Spraw Wojskowych. W skrócie przeważnie mówiło się o tylko centralne warsztaty samochodowe. Początkowo, tak jak powiedziałem, były to prace skierowane na remont pojazdów wojskowych, ale niedługo, już na początku lat 20. podjęto pierwsze działania mające pewne znamiona produkcji. Był to montaż partii około 200-300 egzemplarzy legendarnych Fordów T. I właśnie te Fordy, te zmontowane w CWS na początku lat 20. możemy uznać właśnie za początek działań produkcyjnych w Polsce. Kolejnym krokiem, kolejnym działaniem CWS-a było stworzenie silnika CWS T1. Jego autorem był Tadeusz Tański. Silnik miał tą fenomenalną cechę, że można go było rozebrać dwoma płaskimi kluczami i jednym płaskim kluczem, kluczem do świec i jednym śrubokrętem. Unifikacja posunięta wręcz do granic ideału. To jest cecha, która bardzo często była powtarzana. Silnik powstał w latach 1922-23 z zamierzeniem, że stanie się sercem polskiego samochodu. Zaraz potem rozpoczęto konstrukcję samochodu CWS T1. Prace związane z tym trochę się przeciągały. W 1925 roku zaprezentowano samochód na imprezach sportowych. Do wytwarzania w miarę seryjnego wszedł dopiero w 1927 roku. Tutaj możemy zobaczyć, jak ten samochód wyglądał. Jest to jeden z typów karoserii, dlatego że samochód był karosowany w różnych wersjach. Tu jest akurat kabriolet, była limuzyna, były też inne wersje. Mamy plakat reklamowy centralnych warsztatów samochodowych, które właśnie prezentuje i oferuje samochód CWS. Samochód CWS był wytwarzany w latach 1928-31. W tym czasie wyprodukowano kilkaset sztuk tego pojazdu. Koniec 1931 rok. Zaraz przejdziemy i powiemy, dlaczego tak było. Tutaj mamy widok hal centralnych państwowych zakładów inżynierii. To już jest rok 1928. W 1928 roku w marcu powstał koncern Państwowe Zakłady Inżynierii, który skupiał w sobie fabryki pracujące dla przemysłu motoryzacyjnego. Był to taki pomysł rządu na usprawnienie działań branży motoryzacyjnej. I właśnie w ramach Państwowych Zakładów Inżynierii produkowano wspomniane CWS T1. Jeszcze jedną rzecz musimy powiedzieć i jeszcze jedną fabrykę wspomnieć. W 1927 roku, gdy była już decyzja o rozpoczęciu produkcji samochodów CWS T1, przemianowano nazwę tego przedsiębiorstwa na Państwową Wytwórnię Samochodów, czyli PWS. Chodziło o nadanie wyższej rangi fabryce, która to wytwarzała. De facto były to nadal centralne warsztaty samochodowe i obie nazwy, czyli centralne warsztaty samochodowe i Państwowa Wytwórnia Samochodów, były używane przemiennie dla tego samego zakładu. W maju 1926 roku podróż dookoła świata wybrał się druh Jerzy Jeliński. Było to wielkie wydarzenie, dlatego że Polska niepodległa była dopiero od 8 lat. Po 123 latach ludzie na całym świecie zapomnieli, że taki kraj kiedykolwiek funkcjonował i istniał, więc wyprawa Drucha Jelińskiego miała być promocją właśnie tej odzyskanej niepodległości, odrodzonej Polski. Co to ma wspólnego z Grochowem i z zakładami CWS? Samochód Ford T, który Druh Jeliński wyruszył dookoła świata, został właśnie przygotowany w centralnych warsztatach samochodowych. Podróż trwała 2 lata. Ford, którym wyjechał, zepsuł się po pewnym czasie. Druh Jeliński zamienił go na biłka kupionego w Stanach Zjednoczonych.
Co ciekawe, dziś fascynujemy się filmami w rodzaju Indiana Jones, ale jeżeli wczytamy się w przygody Drucha Jelińskiego, okaże się, że jego przygody były jeszcze bardziej ciekawsze i były to przygody niewymyślone, tylko przygody, które on przeżył. Jest to spisane w książce, w relacji z podróży. Zachęcam do zapoznania się i zapoznania właśnie tej osoby. Druh Jerzy Jeliński. 1931 rok, czyli zakończenie produkcji samochodów CWS T1. Dlaczego, skoro te samochody były tak dobre? Dlatego, że produkcja była to pewnego rodzaju manufaktura. Nie było powtarzalności części zamiennych. Każdy CWS, który powstawał, był de facto montowany indywidualnie. Żeby motoryzacja mogła funkcjonować tak, jak funkcjonowała już na świecie, musiała być pełna wymienność części, musiała być montaż taśmowy, który przyspieszał produkcję i zmniejszał koszty. Władze zdawały sobie z tego, dlatego poszukiwały licencjodawców, którzy sprzedaliby nam już gotowy projekt z linią montażową, z linią produkcyjną. W 1931 roku, po analizie kilku firm, zdecydowano się na wybranie Fiata. We wrześniu 1931 roku podpisano umowę licencyjną, która miała obejmować najbliższe 10 lat. W ramach tej umowy licencyjnej przewidywano zakończenie produkcji samochodów CWS i skupienie produkcji tylko na modelach Fiata. Wówczas jeszcze Fiata, polski Fiat powstał chwilę później. W 1932 roku rozpoczęły się prace w PZ Inżu. Początkowo był to montaż instruktażowy Fiatów włoskich, które były przesyłane do nas w częściach, a równolegle rozpoczęto budowę nowej fabryki. Fabryki, która ruszyła 3 lata później, nazywając się Fabryka Samochodów Osobowych i Półciężarowych. Wszystko oczywiście na ulicy Teres Polskiej, więc cały czas mamy ten rok. Od 1935 roku FSO IP rozpoczęto produkcję początkowo samochodów ciężarowych, polski Fiat 621, później Fiatów osobowych, polski Fiat 508, następnie modeli 518 osobowego i 618 ciężarowego. Polski Fiat 508 3 Juna miał stać się u nas taką nawiastką samochodu popularnego. Plany osiągnięcia pewnego poziomu popularyzacji motoryzacji przewidywano na lata 42-44. Wybuchła wojna i jak gdyby to wszystko zostało pokrzyżowane, ale to jest właśnie nawiastka tego, co u nas miało stać się popularną motoryzacją. Tutaj mamy właśnie samochody. U góry polski Fiat 621 w służbie Straży Pożarnej z beczką na wodę. Poniżej najbardziej popularny model, jaki ukazywał się, czyli polski Fiat 508 3 Juna dwudrzwiowy. Była też wersja czterodrzwiowa. A na dole mamy polski Fiat 508 3 Łazik Wojskowy. Łazik powstawał w dwóch wersjach, z krótkimi błotnikami z przodu i z długimi błotnikami, tak jak tutaj widzimy, w których było mocowane koło. To jest druga wersja. Cóż jeszcze mamy na Grochowie? Grochów, czyli ulica Grochowska, główna arteria tej części miasta. I na tej ulicy pod numerem 309-317, gdzieś znajduje się tam blok mieszkalny, funkcjonowała fabryka motorów Pelton. Fabryka bardzo stara, jeszcze sięgająca swoimi korzeniami XIX wieku. W drugiej połowie lat 30. doszła do wniosku, że dość intratnym działaniem jest produkcja lekkich pojazdów, które były preferowane przez rząd, czyli wówczas pojazdy z silnikami o pojemności 100 cm sześciennych, popularne sedy. I tak powstał Perkun 98, wyposażony w silnik Willersa, właśnie jeden z najpopularniejszych motocykli w przedwojennej Polsce. Pojazdy wojskowe. Państwowe zakłady inżynierii poza produkcją samochodów produkowały pojazdy wojskowe. Chociaż należałoby powiedzieć odwrotnie.
produkowały pojazdy wojskowe, a samochody i motoryzacja cywilna była troszeczkę jakby na doczepkę, dlatego że priorytetem przedwojennej motoryzacji było produkcja pojazdów dla wojska lub pojazdów, które można było szybko dla wojska zaadaptować. I tutaj właśnie mamy lekki czołg rozpoznawczy, popularną tankietkę, obok samochód pancerny wzór 34, ciągnik artyleryjski C7P, czołg lekki 7TP. To jest tylko wycinek produkcji, dlatego że ta produkcja wojskowa była większa i przy okazji działań wojskowych powstało też kilka bardzo nowatorskich prototypów, które ze względu na wybuch wojny nie zostały zrealizowane. Jeżeli mamy Pragę, Saską, Kępę, Grochów, to mamy Park Skarżewski. Mówi co do wielkości dzisiaj w Warszawie. I w Parku Skarżewskim organizowano pokazy i konkursy piękności samochodów. Park wówczas nazywał się Ignacego Jana Paderewskiego. I tam co roku w maju odbywały się właśnie takie elitarne pokazy samochodów. Tutaj na górze mamy auto z znanym aktorem Adolfem Dymszą. Na dole mamy szpalec samochodów przygotowujący się do przejazdu przed szanownym jury. I to była bardzo elitarna impreza. Impreza, na której pokazywali się importerzy, na której pokazywali się producenci krajowi. Po prostu należało tam być. Produkcja PZ-Inch to również motocykle. Zaczęliśmy od pierwszego motocykla, czyli CWS M55. Później był motocykl CWS M111, nazwany Sokołem 1000. I motocykle Sokół 600, Sokół 200. I tutaj właśnie możemy zobaczyć te motocykle. Na planszy u góry mamy motocykl CWS M55, pierwszy seryjnie produkowany motocykl w Polsce, dlatego że pierwszym, który powstał i pierwszą fabryką była fabryka Lech w Opalenicy Wielkopolskiej, ale tamta produkcja nie ruszyła seryjnie. Kilka miesięcy po niej, w 1929, rozpoczęto w Warszawie właśnie produkcję motocykli CWS M55. Były one wzorowane na pojazdach amerykańskich, Harley Davidson i Indian, tak samo jak kolejny jego następca, czyli CWS M111. Sokół 600 był już autorskim projektem Tadeusza Rudawskiego i był to wówczas jeden chyba z najciekawszych motocykli, jakie wytwarzaliśmy, dolnozaworowa 600. A na dole ostatnie dziecko, czyli motocykl Sokół 200, silnik dwusuwowy. Produkcja ruszyła latem 1939 roku i do wybuchu wojny udało się wyprodukować tylko 70 egzemplarzy. 78 egzemplarzy. Do dziś zachowały się dwa kompletne egzemplarze i jeden silnik. Tu jeszcze na dole możemy zobaczyć czołgi Renault FT-17, które przywieziono je z Francji dla polskich oddziałów, ale w centralnych warsztatach samochodowych doszli do wniosku, że remontując te czołgi, produkując części zamienne, żeby mogły one jeździć, można z nadmiaru tych części wyprodukować kilka egzemplarzy. Wówczas zbudowano kilka czołgów, kilkanaście, mówi się o granicach 25-30 egzemplarzy, w pełni zbudowanych w Polsce z polskich materiałów. Czołgi powstałe w CWS mają charakterystyczny znaczek, można to zobaczyć poniżej numeru na przodzie jest znaczek CWS. To właśnie charakteryzowało te wozy, które powstały u nas. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, kończąc pewien rozdział w historii naszej państwowości, zwany II Rzeczpospolitą. Wojna trwała prawie 6 lat, zakończyła się w maju 1945 roku i nastały nowe realia polityczne, nowe realia gospodarcze, nowe realia społeczne, plus to, że kraj był w ruinie, więc również nowe realia życia społecznego, życia gospodarczego. Ale w tym czasie odbudowywania również niezbędne były środki transportu, więc rozpoczęto myślenie o motoryzacji. W 1946 roku podczas pierwszych konferencji
przyjęto decyzję, że priorytetem w polskiej motoryzacji będą samochody ciężarowe, jako te, które najbardziej są potrzebne w odbudowie, lekkie motocykle, jako pojazdy, które mają zmotoryzować Polaków, a samochody osobowe będą na samym końcu jako najmniej ważne, najmniej potrzebne pojazdy, głównie dla władz państwowych, bo nowe władze nie przewidywały czegoś takiego jak prywatna motoryzacja. I tutaj właśnie mamy Państwowe Zakłady Samochodowe numer 2, które powstały na ulicy Mińskiej 25 w przedwojennych zakładach Pocisk, które produkowały amunicję. I w tych zakładach w 1946 roku powstał pierwszy polski motocykl Sokół 125. Niedługo potem powstał motocykl SHL 125, ale miano pierwszeństwa ma właśnie prezentowany tu Sokół. Był to pierwszy seryjnie produkowany motocykl w Polsce, równoległy z motocyklem SHL 125. Rozmawiamy cały czas o motoryzacji związanej z transportem, z funkcjonowaniem gospodarki, z rzeczami pragmatycznymi, ale zawsze był sport. I ten sport powojenny również zaczął zrażać się na Grochowie. Na początku lat 50. Polski Związek Motorowy na ulicy Kickiego 4/6 otworzył centralny ośrodek doświadczalny, który niedawno został przemianowany na Ośrodek Techniczno-Zaopatrzeniowy Polskiego Związku Motorowego. Ta nazwa OTZ była najbardziej popularna. Właśnie tam, na ulicy Kickiego, powstawały samochody i motocykle wyścigowe, które od połowy lat 50. do początku lat 90. były trzonem polskiej rywalizacji wyścigowej i rajdowej, przy czym głównie wyścigowej. Osobą najbardziej związaną był Jerzy Jankowski, który był duszą tego ośrodka, ale gdyby nie OTZ z ulicy Kickiego, polski sport nie wyglądałby tak samo, gdyż nie byłoby czym się ścigać. Ten Państwowy Zakładów Samochodowych numer 2 został szybko przemianowany na Warszawską Fabrykę Motocykli. I tam właśnie rozpoczęto produkcję motocykli SHL 125. Następnie od 1955 roku motocykli WFM M06, czyli już motocykli, które miały miękkie przednie zawieszenie i resorowane tylne koło. No i następnym krokiem na początku lat 60. było wprowadzenie do produkcji skutera. Pojazdu bardzo mocnego, bardzo ekskluzywnego, bardzo drogiego, ale no, pojazdu bardzo ciekawego, dlatego że na świecie większość firm, i to nawet bardzo znanych, posiłkowało się licencją. Licencją włoskiej firmy Innocenti lub Vespy. Innocenti produkowało motocykl Lambretta. My stworzyliśmy własny skuter. Od początku do końca była to konstrukcja własna i właśnie takie skutery produkowane były na ulicy Mińskiej w warszawskiej fabryce motocykli. Nazywały się OSA, powstawały dwa modele, M50 z silnikiem 150 cm i M52 z silnikiem 175 i wymuszonym chłodzeniem. I co ciekawe, skuter OSA był chyba pierwszym pojazdem polskim, którego licencję sprzedaliśmy za granicę. Sprzedaliśmy ją do Indii. W Indiach powstała fabryka, w której te pojazdy powstawały jeszcze przez wiele, wiele lat. Mamy kolejny krok, mamy Grochów, ale to jest ta strona Wisły, która przez dłuższy czas była traktowana za gorszą, ale to ten przemysł powstawał. Po wojnie, nieco dalej, już na Pradze, która nazywa się dzisiaj Północ, powstała fabryka samochodów osobowych, więc też jak gdyby odnosimy się do niej. W 1951 roku rozpoczęto produkcję samochodów Warszawa M20, po czym ruszyła produkcja popularnych Syren, Fiatów 125P, Polonezów, czyli tego, co na naszych drogach jeszcze do lat 90. można było bardzo licznie spotkać. Wracamy znowu na Grochów. Motoryzacja lat 50. była dość specyficzna.
motocykle były w miarę dostępne, ale ludzie chcieli mieć samochód. Samochód był czymś nobilitującym, był czymś, co pozwalało na jazdę w warunkach zimowych. Było to po prostu coś, co mogło być środkiem transportu dla rodziny. Realia były dość biedne, więc jak gdyby o zmotoryzowaniu społeczeństwa poprzez samochód popularny nie było mowy, ale poszukiwano rozwiązania tego problemu pomiędzy samochodem normalnym, a motocyklem z wózkiem, który zawierał 3 osoby. I w tym polu powstało coś takiego jak mikrosamochody, bardzo popularne również w Europie. W warszawskiej fabryce motocykli powstał mikrosamochód Fafik. Pojazd dość ciekawy, dlatego że zbudowany na bazie skutera Osa, z silnikiem skutera Osa, z zawieszeniami, z kołami. Wiadomo, że oblasowanie było inne, ale był to pojazd już samochodowy. Na głowę nie kapało, dlatego że był dach. Zawierał 3 osoby, czyli rodzina 2 plus 1 mogła się nim zabrać. I była to pewna alternatywa. Samochód Fafik powstał tylko w kilku prototypach, do produkcji seryjnej nie doszło, ale wydaje mi się, że warto właśnie wspomnieć o tym ciekawym prototypie. Ośrodek techniczno-zaopatrzeniowy z ulicy Kickiego. Tutaj możemy zobaczyć przykład samochodu Jerzy Jankowski za kierownicą wyścigowego raka własnej konstrukcji. Stworzył ich całą serię. Były to raki, później były kraby. Te pojazdy bardzo szybkie, bardzo sprawne i to właśnie było to, co było trzonem naszych wyścigów. Z boku mamy motocykl rajdowy Promot. Promot był nazwą uniwersalną. Promoty powstawały do rajdów i do wyścigów. Jeżeli popatrzymy na kalendarze imprez z lat 70. i 80., zobaczymy, jak duża ilość tych promotów była dostarczona właśnie do sportu. Motoryzacja, o której rozmawiamy, to są ludzie. Ludzie, konstruktorzy, inżynierzy, technicy, ale również zwykli robotnicy. Bez jednych osób z tej grupy nie dałoby się tego produkować. Bez robotników inżynier sam nie wyprodukuje. Z drugiej strony bez inżyniera robotnik też nie będzie wiedział, jak ma pracować. W historii tego, o czym rozmawiamy, mamy kilkanaście tysięcy osób i należy o tym pamiętać właśnie, że technicy, inżynierowie, konstruktorzy to jest ta sól ziemi, to są ci ludzie, którzy stworzyli. Tutaj mamy przykład kilku, którzy są najbardziej sztandarowi, czyli na motocyklu Jerzy Jankowski. Oprócz tego, że konstruował, to również się ścigał, miał kilka tytułów mistrza Polski i w wyścigach, rajdach samochodowych i motocyklowych. Poniżej Tadeusz Tański, konstruktor silnika CWST1, paru innych silników, chyba najbardziej znany polski inżynier, obok Kazimierz Meyer, pierwszy kierownik centralnych warsztatów samochodowych i pierwszy dyrektor koncernu Państwowe Zakłady Inżynierii. To są ludzie, którzy jak gdyby są przykładem tego, ale za nimi im podobnych jest jeszcze setki albo tysiące. I jeszcze czas zupełnie nieodległy, rok 1968. Poszukiwanie pewnej wolności, żyliśmy w systemie, który tą wolność nam ograniczał, ale młodzi ludzie mają w sobie bunt. Poszukiwali zawsze tej wolności. Dla grupy motocyklistów z Saskiej Kępy i z Grochowa tą wolnością stały się motocykle Harley Davidson. I właśnie tu mamy na planszy zdjęcie, które pokazuje członków motocyklowego klubu Harley Davidson Klub 68. Był to pierwszy harlejowski klub stworzony w Polsce po II wojnie światowej. Awangarda tego, co dzisiaj widzimy na ulicach, czy możemy zobaczyć w internecie, jeżeli wpiszemy hasło klub motocyklowy. Oni w 1968 roku założyli klub, zarejestrowali go. Klub miał w nazwie Harley Davidson. Był to ewenement w historii Europy, dlatego że wszelkie przejawy amerykanizacji życia były tępione jako wrogie,
a im się udało i od 1968 roku Harley Davidson Klub Warszawa funkcjonował. To wszystko, jeżeli coś z Was zainteresuje, proponuję wpisać w internecie nazwę, tytuł czy jakąś frazę, o której tutaj akurat upadła i będzie można znaleźć więcej historii na ten temat. Dziękuję. Thank you.